Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj opowiem Wam o moich nowych rybkach w akwarium oraz o tym, jak akwarium przeszło zmianę. Jak możecie zauważyć, akwarium wygląda inaczej niż poprzednio. Jeśli nie widzieliście, jak wyglądało wcześniej, to zachęcam Was do zobaczenia filmu, który wyświetla Wam się tutaj. Tam zobaczycie właśnie, jak wyglądało akwarium kiedyś. Obecnie zostało całkiem zmienione, a największą zmianą jest filtr. Był filtr kaskadowy, teraz jest kubełkowy i wszystko dzięki Arkadiusowi. Dzięki Arkadius za nowy filtr, który nam użyczyłeś. Jeśli nie wiecie, kto to Arkadius, to zachęcam Was do zobaczenia jego kanału. On również prowadzi kanał terrorystyczny. Po całej renowacji akwarium, od nowa zalania, stwierdziłem, że jest trochę mało ryb, trochę mało gatunków ryb i postanowiłem to zmienić. Dodałem cztery nowe gatunki, jedno jest nieplanowane, a mianowicie dodałem więcej neonów finesa. Dodajemy również otoski przyłuściowe. Dodajemy również krewetki gabońskie, niesamowite stworzenia, ale nie jestem pewien, czy one zostaną na długo u mnie. Jeszcze się stanowię nad nimi, ale niesamowite stworzenia i może opowiemy Wam o nich w kolejnych odcinkach oddzielnych. Dodatkowo pojawiło się 5 neonek zielonych, ale to wszystko dlatego, że przyszły one z krewetkarium od Katarzyny. Jeśli nie widzieliście Katarzyny krewetkarium, to zachęcam Was do zobaczenia tego filmu. Tam zobaczycie właśnie to krewetkarium, o którym mówię teraz. Stamto krewetkarium również przechodzi zmiany, będzie co innego, ale to zobaczycie kiedy indziej. Dlatego te neonki trafiły właśnie do mojego akwarium, będą sobie pływać z neonami Nessa. I mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Na tą chwilę chyba to wszystkie gatunki, jakie pragnę włączyć do akwarium. Chyba, że coś fajnego wpadnie mi w oko, ale na tą chwilę jakoś stwierdziłem, że tyle mi wystarczy. Bardzo podobają mi się te wszystkie ryby, które w tym momencie mam, czyli skalary. Topornice.
w sumie to wszystko. Chciałem właśnie pokazać wam to nowe akwarium oraz moje nowe ryby. Mam nadzieję, że wam się podobają. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć!